Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany zadania priorytetowego. Projekt nie był przygotowany na 10 dni przed sesją, a więc musimy najpierw projekt wprowadzić pod obrady dzisiejszej sesji. Jest to druk numer 258. Tak jak powiedziałem, próbujemy tutaj zagospodarować każdą złotówkę, która zostaje z zadań realizowanych przez dzielnicę 16. I takie złotówki się właśnie znalazły i zarząd od razu przygotował projekt uchwały w sprawie zmiany naszej uchwały priorytetowej. To jest głos za, nie ma głosu przeciw. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc teraz w dwóch zdaniach może przedstawię, skąd się wzięły pieniądze. Pieniądze wzięły się z komunikacji z mieszkańcami i zostały tutaj z rozstrzygnięć przetargowych na Kurię Bieńczycki oraz dróg informacji w gazecie lokalnej. W sumie jest to kwota około 1714 zł i 10 groszy, a przenosimy 1700 zł. Zarząd zaproponował tutaj zadanie. Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka, remont instalacji elektrycznej. Jest to wniosek Domu Korczaka, który zwrócił się do nas, że robiąc spotkania bieńczyckie w tamtym miejscu, ta infrastruktura elektryczna, która tam jest, jest niedobra. Trzeba po prostu wynieść tam jakąś skrzynkę na zewnątrz, zrobić lepsze jakieś tam zabezpieczenia pod tą scenę. I wydaje mi się, że to akurat tak ona, kosztorys na te roboty był 1800 tam z haczykiem. Wydaje mi się, że tutaj 1700 jest to większość środków, jakie potrzebują na to. A więc spełnilibyśmy coś, co będzie nam tak służyło w czasie spotkań wieńczyckich. Taka jest propozycja zarządu. Proszę bardzo, otwieram dyskusję na ten temat. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja mam jedno pytanie tylko, bo powiedział Pan, że jest 1714, to czemu te 14 zł też nie przekazujemy? To jest jakiś problem tutaj? Nie, to chodzi o księgowe. Zaokrągla się. Pełne jakieś kwoty to są. A, czyli to chodzi o tak... Nie. No nie, bo jak nam będzie brakować. Słuchajcie, szczerze... Nie możemy. Ja wiem, ale ja wiem, Pani. Nawet gdybym chciał dołożyć, to nie może. Otwieram dyskusję na ten temat. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 przyjęła uchwałę w sprawie zmiany zadania priorytetowego na rok 2014.